Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym szkoleniu poświęconemu tematyce gwarancji bankowych. Dzisiejsze szkolenie poprowadzimy dla Państwa razem z koleżanką. Ja nazywam się Liliana Mielczarek, jestem starszą menadżerką do spraw finansowania handlu w BNP Paribas. Dzień dobry, Anna Tulik, ekspert do spraw gwarancji w banku BNP Paribas. Na początek kilka spraw organizacyjnych. Nasze spotkanie potrwa około półtorej godziny. Jest ono nagrywane i link do tego nagrania oraz dzisiejszą prezentację otrzymają Państwo drogą mailową w ciągu kilku najbliższych dni. W czasie całego trwania naszego spotkania mogą Państwo zadawać pytania na czacie, na które bardzo chętnie odpowiemy na końcu dzisiejszego spotkania. Przejdźmy teraz do agendy. Dzisiaj mamy kilka zagadnień do omówienia. Krótko powiemy, o czym będziemy mówić. Na początku opowiemy o definicjach, czyli takich podstawowych pojęciach związanych z gwarancją bankową. Potem powiemy sobie o cechach charakterystycznych gwarancji bankowych, a także o prawie lub regułach, pod jakie może taka gwarancja podlegać. Potem skupimy się na elementach gwarancji, czyli powiemy sobie dokładnie, co w tej gwarancji można znaleźć. Potem powiemy o formach udzielenia, czyli w jaki sposób te gwarancje mogą zostać wydane. Potem opowiemy o rodzajach gwarancji. Koleżanka skupi się na gwarancjach kontraktowych i innych, a ja omówię gwarancje ustawowe. Później omówimy sobie schemat funkcjonowania gwarancji, czyli taki cykl życia gwarancji od momentu jej wystawienia do momentu zakończenia jej obowiązywania. Potem przejdziemy do klauzuli gwarancyjnych. Tutaj wybrałyśmy kilka takich zapisów, które najbardziej budzą wątpliwości klientów i beneficjentów i chciałybyśmy je troszeczkę z Państwem omówić. Potem powiemy o produkcie tak zwanej regwarancji i również omówimy cykl jej życia i o co w ogóle w tej regwarancji chodzi. Potem skupimy się na zleceniach wystawienia gwarancji. Wyłuskałyśmy również kilka ciekawostek a propos aneksów do gwarancji i o tym również dzisiaj Państwu opowiemy. Potem skupimy się na weryfikacji gwarancji z punktu widzenia beneficjenta. No, krótko powiemy również o zielonej polityce. No i na koniec ten czas na odpowiedzi na Państwa pytania. Nie tracąc czasu, przejdźmy już do pierwszej części, czyli do definicji. Gwarancja. Przede wszystkim pojęcie gwarancji jest zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, dokładnie w artykule 81. Sam ten zapis jest dosyć skomplikowany, dlatego mówiąc własnymi słowami, gwarancja bankowa jest zobowiązaniem banku gwaranta do wypłaty środków pieniężnych beneficjentowi, jeżeli beneficjent uzna, że zleceniodawca nie wywiązał się prawidłowo ze swoich zobowiązań i beneficjent postanowi złożyć żądanie wypłaty z gwarancji. Gwarant to jest bank lub inna instytucja finansowa, która udziela gwarancji bankowej. No, w przypadku gwarancji bankowej będzie to oczywiście bank. Z kolei zleceniodawca jest to podmiot, który występuje o udzielenie gwarancji bankowej, ponieważ nakłada na niego kontrakt, który zawarł z beneficjentem. Beneficjent z kolei jest to podmiot, który jest upoważniony do złożenia żądania wypłaty i otrzymania środków pieniężnych z gwarancji. Mogą się Państwo jeszcze w przypadku gwarancji spotkać z pojęciami bank beneficjenta i regwarant. Bank beneficjenta jest to bank, który tak naprawdę bierze udział w dwóch momentach w cyklu życia gwarancji. Albo jest to bank, który potwierdza podpisy beneficjenta na żądaniu, jeśli beneficjent zdecyduje się takie żądanie złożyć, lub też bank beneficjenta występuje jako pośrednik przy wydaniu gwarancji, jeśli ona jest przesyłana SWIFT-em. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części dzisiejszego spotkania. A jeśli chodzi o regwaranta, to jest bank, który powierza zlecenie udzielania gwarancji finalnej innemu bankowi. On wystawia regwarancję, a potem inny bank lokalny, najczęściej działający na rynku lokalnym, beneficjenta wystawia gwarancję lokalną. O tym jeszcze będziemy mówić przy okazji regwarancji. Czyli podsumowując, gwarancja bankowa jest formą zabezpieczenia kontraktów handlowych, które coraz częściej taką gwarancję po prostu wymagają. Jest to zobowiązanie banku wobec beneficjenta do wypłaty i ona zapewnia bezpieczeństwo dla beneficjenta, że zleceniodawca nie zrezygnuje czy nie wykona nieprawidłowo swoich zobowiązań.
Teraz przejdźmy do cech i prawo jakiego, pod jakie może podlegać gwarancje bankowe. To są takie dwa osobne zagadnienia, jednak przedstawimy je na jednym slajdzie. Zaczniemy od podstaw prawnych, czyli od regulacji. Co do zasady, gwarancje bankowe wystawiamy pod prawo, pod które, na którym działa na którym działa oczywiście bank, czyli prawo gwaranta. Czyli jeżeli my wystawimy gwarancję, to będzie to gwarancja obowiązywała pod prawo polskie. Można również w wyjątkowych przypadkach wystawić gwarancję pod prawo obce. Najczęściej wtedy jest to prawo gwaranta, prawo beneficjenta, ponieważ beneficjent po prostu wymaga, na przykład jest to beneficjent z Chin, nie zna on prawa polskiego i chciałby otrzymać gwarancję pod prawo chińskie. No takie możliwości również jak najbardziej istnieją. Jednak najczęściej, jeżeli beneficjent jest z zagranicy, gwarancję wystawiamy pod tak zwane reguły dla gwarancji płatnych na pierwsze żądanie, to jest tak zwane URDG. Nie jest to prawo, jest to raczej taki zbiór opisanych sytuacji i rozwiązań, jak powinny się wtedy strony zachować. I jeżeli gwarancja jest wystawiona pod URDG, zakłada się, że wszystkie strony tutaj te rozwiązania opisane w URDG akceptują. Natomiast jako tutaj ważną informacją jest to, że jeżeli doszłoby do sporu sądowego, a gwarancja wystawiona jest pod URDG, to obowiązuje prawo wystawcy, czyli w naszym przypadku byłoby to prawo polskie. Jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne gwarancji bankowych, są to abstrakcyjność, nieodwołalność, nieodnawialność i bezwarunkowość lub właśnie odwrotnie warunkowość. Abstrakcyjność oznacza, że gwarancja jest niezależna od umowy handlowej, którą zabezpiecza. Oczywiście w treści gwarancji powołujemy się na umowę, przetarg, kontrakt, z którego wynika konieczność, zasadność wystawienia gwarancji. Natomiast ona jest od tego kontraktu niezależna. Czyli jeżeli okaże się, że po jakichś dwóch tygodniach z jakiegoś powodu dojdzie do rozwiązania umowy, a gwarancja jest już zawarta, to ta gwarancja niezależnie od tej umowy obowiązuje dalej. Nieodwołalność z kolei oznacza, że gwarancja raz wystawiona nie może być odwołana, czyli zamknięta, albo też zmieniona na niekorzyść beneficjenta bez wyraźnej zgody beneficjenta. Czyli nie może być takiej sytuacji, że wystawimy gwarancję na 1 000 000 zł i po 2 tygodniach poproszą Państwo o jej zmianę i redukcję powiedzmy na 100 000 zł. Jest to możliwe tylko i wyłącznie, jeśli beneficjent wyrazi taką zgodę. Z kolei nieodnawialność oznacza, że każda wypłata z gwarancji, częściowa wypłata z gwarancji powoduje zmniejszenie dostępnej kwoty w ramach tej gwarancji. Czyli na przykład, jeżeli wystawimy gwarancję na 2 miliony złotych na okres 1 roku, po 3 miesiącach przyjdzie żądanie częściowe na 500 000 zł, no to później pozostałe miesiące ta gwarancja obowiązuje już w tej zmniejszonej kwocie 1,5 miliona złotych. I jeszcze bezwarunkowość lub warunkowość gwarancji. Jest to niezwykle ważna cecha. Jeżeli w gwarancji nie wskazano inaczej, jest to gwarancja bezwarunkowa, czyli możemy wypłacić na żądanie beneficjenta, w którym to beneficjent oświadczy, że w jego mniemaniu doszło do naruszenia zapisów umownych przez zleceniodawcę i w związku z tym on składa żądanie wypłaty. Czyli nie musi beneficjent udowadniać dodatkowo, że żądanie zapłaty jest zasadne. Natomiast jeżeli w treści gwarancji wskazane jest na przykład, że potrzebna jest ekspertyza niezależnego eksperta, która potwierdzi zasadność żądania, to wówczas jest już to gwarancja warunkowa. I to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ często tutaj mamy takie uwagi ze strony beneficjentów, że wpisujemy, że muszą na przykład przedstawić, potwierdzić swoje podpisy na żądaniu wypłaty i dla nich jest to już równoznaczne z tym, że gwarancja jest gwarancją warunkową, bo jest taki dodatkowy warunek wprowadzony do żądania, czy do wymogów przy żądaniu, natomiast absolutnie nie. Bezwarunkowość tyczy się tylko udowodnienia zasadności żądania, a nie weryfikacji podpisów. Elementy gwarancji bankowej. Tutaj wybrałyśmy takie przykładową treść gwarancji bankowej, po to, żeby pokazać Państwu, jakie tutaj elementy się znajdują. Na początku oczywiście nazwa gwarancji, przy czym jeżeli gwarancja będzie nazywała się tylko gwarancją i nie będzie podany jej rodzaj, to też nie jest żaden problem. Oczywiście z treści gwarancji można doskonale wywnioskować, czego ta gwarancja dotyczy. Każda gwarancja musi mieć swój numer.
oraz datę i miejsce wystawienia. Ta data wystawienia jest niezwykle istotna, ponieważ jeżeli w treści nie ma skonkretyzowanej daty, od kiedy gwarancja obowiązuje, oznacza to, że obowiązuje ona właśnie od tej daty wystawienia. Później oczywiście wskazany jest beneficjent gwarancji, wystawca gwarancji, a także kontrahent, czyli zleceniodawca. Umowa, dokładnie przedmiot umowy, czego ta gwarancja dotyczy. Jeżeli umowa jest już zawarta, to powinien być również wskazana data jej zawarcia, ewentualnie numer. Oczywiście nie każda umowa ma numer, wtedy tego numeru nie będzie. Dalej mamy tutaj wskazanie na bezwarunkowość i nieodwołalność, czyli na te cechy, o których mówiłam już wcześniej. W gwarancji również znajduje się kwota gwarancji, oczywiście zapisana i słownie, i cyfrowo. Te zapisy muszą być tożsame. Później wskazujemy datę, od kiedy gwarancja obowiązuje. Jeżeli nie będzie wskazane, to zakłada się, że od dnia wystawienia i do kiedy jest ważna. Ponieważ tutaj wymogi są takie, że beneficjent musi mieć możliwość złożenia żądania ostatniego dnia ważności gwarancji, dbamy o to, żeby gwarancja była ważna do dnia roboczego. Później wskazujemy, że każda kwota wypłacona zmniejsza ilość dostępnego limitu w ramach gwarancji, czyli to, o czym mówiłam wcześniej. Zwracamy również oczywiście tutaj uwagę na sposób złożenia żądania wypłaty, czyli ta klauzula identyfikacyjna. O tej klauzuli będziemy jeszcze mówić na osobnym slajdzie. W gwarancji określone są również warunki wygaśnięcia gwarancji przed jej terminem oraz pod jakie prawo podlega, jaki sąd będzie ewentualne spory rozpatrywał i mamy również zapis o cesji. Formy udzielenia gwarancji. Tutaj mamy trzy formy udzielenia gwarancji i one są przedstawione w takiej od najbardziej popularnej formy. Jeszcze 2 lata temu najbardziej popularną formą była wersja papierowa, natomiast obecnie wersja e-gwarancji, czy ta wersja elektroniczna jest najbardziej popularną formą udzielanych gwarancji bankowych w naszym kraju. E-gwarancja, czyli to jest taki dokument w PDF-ie podpisany podpisami 2 pracowników banku. Są to podpisy elektroniczne kwalifikowane i taki dokument wysyłany jest bezpośrednio drogą mailową albo do państwa, albo do beneficjenta, albo tu i tu i wtedy ta gwarancja po prostu jest udzielona. Druga wersja, możliwość wystawienia gwarancji również w wersji papierowej, czyli taka klasyczna wersja papierowa z podpisami odręcznymi 2 pracowników banku i z ich pieczątkami. I trzecia forma, czyli forma SWIFT-owa, czyli wysłanie gwarancji za pośrednictwem systemu SWIFT. To jest taki system międzybankowy. Gwarancje SWIFT-em wystawia się głównie, jeżeli chodzi o regwarancje lub gwarancje, gdzie beneficjentem jest podmiot zagraniczny, który po prostu nie do końca jest w stanie zweryfikować podpisy pracowników banku w danym kraju i wtedy SWIFT jest takim dla niego zabezpieczeniem, że rzeczywiście ta gwarancja dotarła do niego, była wysłana przez bank, który istnieje, ponieważ ma dostęp do systemu. Liliana świetnie wprowadziła Państwa w temat gwarancji, a ja teraz opowiem o rodzajach gwarancji, jakie możecie wystawić w naszym banku. Gwarancje możemy podzielić na takie, które są ściśle powiązane z danym kontraktem. Będą to gwarancje przetargowe, dobrego wykonania umowy, gwarancje zwrotu zaliczki, rękojmi czy gwarancje zapłaty. Ale są też inne rodzaje gwarancji, jak na przykład gwarancje zapłaty czynszu, czy gwarancje, których wzory są zawarte w ustawach, na przykład gwarancja celna, akcyzowa czy loteryjna. Na tym schemacie przedstawiliśmy Państwu, jaka gwarancja jest wymagana na poszczególnych etapach realizacji kontraktu. Na etapie przetargu firma, która przystępuje do przetargu, gwarancję przetargową załącza jako wadium do swojej oferty. Po wygranym przetargu i albo tuż przed podpisaniem kontraktu, albo po zawarciu już kontraktu musi przedstawić gwarancję dobrego wykonania umowy, często też gwarancję zwrotu zaliczki. Gdy prace objęte kontraktem zostaną zakończone, nasza firma musi przedstawić gwarancję rękojmi. Teraz bliżej opowiem Państwu już o każdym poszczególnym rodzaju tych gwarancji. Gwarancja przetargowa jest to gwarancja, którą podmiot przystępujący do przetargu załącza do swojej oferty jako wadium. Beneficjent gwarancji może skorzystać z takiej gwarancji, gdy na przykład oferent wycofa swoją ofertę w okresie jej ważności.
odmówi podpisania, po wygranym przetargu odmówi podpisania umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Gwarancje przetargowe podlegają albo pod ustawę Prawo zamówień publicznych, albo pod wewnętrzne regulacje zamawiającego. To pod jakie regulacje ma podlegać nasza gwarancja, znajdziemy w specyfikacji warunków zamówienia. My w naszej codziennej pracy najczęściej spotykamy się z gwarancjami przetargowymi pod ustawę Prawo zamówień publicznych. Są to przetargi ogłoszone przez podmioty publiczne, takie jak na przykład szpitale, gminy czy GDDKiA. Podmioty te ogłaszają przetarg na przykład szpital na dostawę sprzętu medycznego, gmina na budowę drogi czy na budowę przedszkola, a GDDKiA na budowę drogi. Klient banku, który chce przystąpić do takiego przetargu, składa zlecenie wystawienia gwarancji przetargowej. My taką gwarancję wystawiamy. Zazwyczaj jest to gwarancja w formie elektronicznej. Wysyłamy plik PDF z podpisami pełnomocników naszego banku i nasz klient dołącza taki plik do swojej oferty jako wadium w danym przetargu. Gwarancja zwrotu zaliczki jest to pisemne zobowiązanie naszego banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w sytuacji, gdy zleceniodawca tej gwarancji nie wywiąże się z warunków umowy, czyli nie wykona prac objętych danym kontraktem, czy nie dostarczy zamówionego towaru i nie zwróci otrzymanej od beneficjenta zaliczki. Zatem w takiej gwarancji nasz klient jest to podmiot, który zgodnie z kontraktem ma za zadanie wykonać pewną pracę albo dostarczyć jakiś towar i otrzyma na poczet tych prac zaliczkę. Beneficjent jest to podmiot, który tą zaliczkę zapłaci i na jego rzecz mają być dane prace wykonane, czy jemu ma być dostarczony jakiś towar. W interesie banku i naszego klienta jest, aby gwarancja zwrotu zaliczki w swojej treści zawierała warunek, że wchodzi w życie w momencie wpływu kwoty zaliczki na rachunek zleceniodawcy. Jako przykład wykorzystania takiej gwarancji możemy wyobrazić sobie klienta banku, który produkuje i sprzedaje maszyny. Zawiera umowę kupna-sprzedaży ze swoim kontrahentem i zgodnie z warunkami tej umowy otrzymana zaliczka ma być zabezpieczona gwarancją bankową. Jeśli dojdzie do sytuacji, że nasz klient, który otrzymał tą zaliczkę, nie wykona prac lub nie dostarczy zamówionej maszyny w terminie, wówczas beneficjent gwarancji będzie mógł złożyć żądanie zapłaty z tytułu tej właśnie gwarancji. Gwarancja dobrego wykonania jest to zobowiązanie pisemne banku do zapłaty beneficjentowi kwoty wskazanej w tej gwarancji w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się z warunków umowy lub wywiąże się z nich nieprawidłowo. Kwota takiej gwarancji to zwykle od 5 do 10% wartości kontraktu. Termin ważności gwarancji dobrego wykonania umowy jest ściśle powiązany z terminem wykonania prac, który jest wskazany w kontrakcie. Z reguły takie gwarancje wystawiamy na okres od 1 do 3 lat. Jako przykład wykorzystania takiej gwarancji wyobraźmy sobie firmę, która wzięła udział w przetargu ogłoszonym przez gminę na budowę przedszkola. Po wygranym przetargu firma taka jest zobowiązana. Ojku, przepraszam bardzo. Po wygranym przetargu taka firma jest zobowiązana do dostarczenia gwarancji dobrego wykonania umowy. I jeśli dojdzie do sytuacji, że nasza firma nie wybuduje tego przedszkola w terminie lub pracę wykona nienależycie, to wtedy gmina, czyli beneficjent gwarancji, będzie mógł złożyć żądanie, czyli dokonać wypłaty z tytułu tej gwarancji. Kolejny rodzaj gwarancji, o którym Państwu opowiem, jest to gwarancja rękojmi, czyli jest to taka gwarancja, która będzie zabezpieczała zobowiązania naszego zleceniodawcy w okresie rękojmi, czyli po wykonaniu prac objętych kontraktem. Gwarancja, kwota takiej gwarancji to z reguły od 5% do około 5% wartości całego kontraktu. Najczęściej wystawiamy takie gwarancje na okres od 3 do 5 lat.
Zatem gwarancje dobrego wykonania oraz gwarancje rękojmi łączy ten sam kontrakt. Dlatego takie gwarancje w codziennej pracy często wystawiamy na jednym dokumencie. Tak zwana gwarancja dwa w jednym. Dobrego wykonania i rękojmi. W pierwszym okresie ważności gwarancja taka zabezpiecza dobre wykonanie. Następnie w ściśle określonym terminie jej kwota redukuje się do kwoty rękojmi i od tego dnia gwarancja ta zabezpiecza już tylko rękojmie. Gwarancja płatnicza to pisemne zobowiązanie naszego banku do zapłaty kwoty wskazanej w gwarancji w sytuacji, gdy zleceniodawca naszej gwarancji nie zapłaci za otrzymany towar lub wykonane prace, będąc do tego zobowiązanym na mocy zawartej z beneficjentem umowy czy wystawionego zamówienia lub faktury. Zatem w takiej gwarancji beneficjent jest to podmiot, który coś sprzedaje, wykonuje pewne prace, czy ma dostarczyć pewną usługę. Nasz klient jest to podmiot, który będzie to kupował, który ma za zadanie zapłacić za wykonane prace lub dostarczony towar. I znów jako przykład takiej transakcji możemy wyobrazić sobie naszego klienta, który zawiera umowę kupna-sprzedaży ze swoim kontrahentem. I zgodnie z warunkami podpisanej umowy kupna-sprzedaży transakcja ma być zabezpieczona gwarancją zapłaty. I jeśli dojdzie do sytuacji, że nasz klient otrzyma zamówiony towar, ale nie zapłaci za niego w terminie wskazanym na fakturze, to wtedy beneficjent gwarancji będzie mógł skorzystać z tej gwarancji, czyli złożyć do naszego banku żądanie zapłaty. Gwarancja wykonania umowy najmu jest to gwarancja, która zabezpiecza zobowiązania najemcy wynikające z zawartej z wynajmującym umowy najmu. Jest to gwarancja, która zastępuje kaucję gwarancyjną, do złożenia której nasz najemca jest zobowiązany w związku z warunkami umowy najmu. Z takiej gwarancji korzystają na przykład tacy nasi klienci, którzy posiadają sieć sklepów na terenie całego kraju w centrach handlowych i dla każdego swojego lokalu zawierają odrębną umowę najmu i każdą taką umowę muszą zabezpieczyć odrębną gwarancją bankową. Wysokość takiej gwarancji to z reguły wysokość 3-miesięcznego czynszu. Tego typu gwarancje wystawiamy zazwyczaj na okres 12 miesięcy, a po roku przedłużamy je na kolejny rok. Dobrze. Ania powiedziała nam o gwarancjach kontraktowych, a nie tylko, bo również o gwarancjach najmu. Natomiast ja bym chciała Państwu opowiedzieć o gwarancjach ustawowych, czyli tych gwarancjach, których zasadność wystawienia wynika z ustawodawstwa, prawda, tutaj narzucone jest przez państwo. Taką najbardziej popularną gwarancją ustawową jest gwarancja celna, czyli gwarancja związana z zapłatą ceł i innych podatków granicznych i innych opłat związanych z przywozem towaru z danego kraju. Gwarancja celna jest gwarancją bezterminową, w związku z tym jej wystawienie musi być tutaj poprzedzone posiadaniem przez państwa linii gwarancyjnej właśnie dla celów bezterminowych gwarancji celnych. Inny rodzaj gwarancji ustawowej to gwarancja tranzytowa, czyli gwarancja, która zabezpiecza z kolei pobór ceł i innych opłat związanych z przewozem towaru przez dane terytorium danego kraju. Może ono obejmować jedną lub wiele procedur tranzytowych. Gwarancja tranzytowa również ma charakter bezterminowy, czyli wymagana jest tutaj linia bezterminowa dla gwarancji bezterminowych. Mało tego, gwarancja tranzytowa ma bardzo ściśle określony wzór, więc tutaj bank jakby nie może wpływać na treść tej gwarancji. Kolejny rodzaj gwarancji ustawowych to jest gwarancja wypłaty nagród w grach losowych, tak zwane gwarancje loteryjne. Te gwarancje z kolei są gwarancjami wystawianymi na zlecenie podmiotów, które chcą zorganizować loterię. I tutaj Państwa zaskoczę, ta gwarancja akurat jest gwarancją terminową, natomiast ona zawsze jest 6 miesięcy dłuższa niż koniec loterii. Czyli jeżeli loteria kończy się na koniec czerwca, to do końca grudnia taka gwarancja musi być ważna. I tutaj chodzi o zabezpieczenie tak naprawdę
tego, że żeby podmiot, który, ta osoba, która wygrała loterię, żeby rzeczywiście te nagrody otrzymała, a odpowiednie podatki i inne opłaty zostały z tego tytułu odprowadzone. Kolejny rodzaj gwarancji ustawowych jest to gwarancja akcyzowa, czyli zabezpieczająca pokrycie jednego lub wielu zobowiązań podatkowych, i gwarancje akcyzowe również są gwarancjami bezterminowymi, czyli znowu potrzebujemy tutaj linii dla gwarancji akcyzowych bezterminowych. I jeszcze jeden rodzaj gwarancji ustawowych, o których chciałabym wspomnieć, ponieważ dosyć często ostatnio się jest wystawiany, są to gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w ustawie o odpadach, tak zwane gwarancje odpadowe. Są to gwarancje, które wystawiane są na zlecenie podmiotów, których działalność potencjalnie może negatywnie wpłynąć na środowisko. Przykładowo farbiarnie albo przedsiębiorstwa, które zajmują się składowaniem lub przetwarzaniem odpadów, lub inne, których działalność rzeczywiście tutaj może być teoretycznie skutkować negatywnie, oddziaływać negatywnie na środowisko. I te gwarancje mogą być bezterminowe lub terminowe w zależności od tego, na który artykuł w ustawie o odpadach się po prostu powołuje. Omówiłyśmy kilkanaście, nawet bym powiedziała, rodzajów gwarancji, tych najbardziej popularnych, wystawianych w naszym banku. Natomiast teraz opowiemy sobie o tym, jak wygląda schemat funkcjonowania takiej gwarancji. Więc tak, oczywiście wszystko zaczyna się od kontraktu czy umowy zawartej między zleceniodawcą a beneficjentem, w wyniku którego tego kontraktu zleceniodawca jest zobowiązany przedstawić gwarancję bankową. W związku z tym zgłasza się do naszego banku z wnioskiem o udzielenie takiej gwarancji i ta gwarancja ostatecznie wędruje do beneficjenta albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem banku beneficjenta, jeżeli wysyłana jest SWIFT-em, o czym wspominałam wcześniej. I tutaj najczęściej cykl życia gwarancji się kończy, czyli państwo realizują swój kontrakt terminowo i gwarancja po prostu wygasa zgodnie z terminem. Czasami jednak zdarza się tak, że beneficjent uznaje, że zleceniodawca nieprawidłowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań i postanawia złożyć żądanie wypłaty, czyli roszczenie. Takie roszczenie najczęściej trafia przez bank beneficjenta bezpośrednio do nas, a dlaczego, to jeszcze o tym powiemy później. I my analizujemy to roszczenie. Jeśli okaże się, że jest ono prawidłowo przygotowane, wówczas dokonujemy wypłaty z gwarancji, które oczywiście środki trafiają końcowo do beneficjenta, natomiast my wracamy do państwa z regresem. Teraz chciałabym powiedzieć jeszcze o kilku ciekawostkach związanych z gwarancjami, takimi nieoczywiste kwestie, o które często państwo pytają. Pierwsze zagadnienie to gwarancja zabezpieczająca zobowiązania konsorcjum, czyli pytanie jest takie, czy może być kilka podmiotów wymienionych jako łącznie zleceniodawca. Odpowiedź jest tak, z tym, że zleceniodawca jest oczywiście jeden, to są państwo, natomiast może być kilka podmiotów wymienionych w treści gwarancji, które występują w konsorcjum. I wtedy tylko wskazujemy, kto jest liderem, a kto jest partnerem takiego konsorcjum, ale kilka podmiotów jak najbardziej może być wskazanych. Podobnie z drugiej strony możemy mieć również kilku beneficjentów gwarancji. Nie ma oczywiście z tym problemu, tylko tutaj bardzo ważne jest, żeby dokładnie doprecyzować gwarancji, jak ma być złożone ewentualne żądanie wypłaty, jeśli jest kilku beneficjentów, ponieważ jeżeli tego nie doprecyzujemy, to naprawdę będzie to wyglądało tak, że kto pierwszy, ten lepszy, więc warto dopisać treści gwarancji, że na przykład mamy beneficjenta A, beneficjenta B i beneficjenta C, natomiast uprawniony do złożenia wypłaty jest tylko ten jeden, do żądania wypłaty jest tylko jeden, czyli na przykład podmiot beneficjent A, lub właśnie nie, że potrzebujemy podpisów na żądaniu wszystkich trzech beneficjentów i dopiero wtedy takie żądanie jest prawidłowe. Więc to najlepiej po prostu doprecyzować treści gwarancji, ale jak najbardziej kilku beneficjentów również może być wskazanych. Kolejne zagadnienie, objęcie gwarancją zobowiązań powstałych wcześniej. Tak jak wspominałam na początku, omawiając części składowe gwarancji, co do zasady gwarancja obowiązuje od dnia jej wystawienia lub od daty późniejszej, czyli przyszłej, która jest wskazana w treści gwarancji. Natomiast zdarza się w wyjątkowych przypadkach, że możemy wystawić gwarancję oczywiście z dniem wystawienia, natomiast ona obejmie zobowiązania powstałe wcześniej. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy na przykład jest gwarancja czynszowa, ona wygaśnie,
Państwo o tym zapomnieli, beneficjent nie przypomniał i tutaj właśnie jakby ta ciągłość zabezpieczenia została przerwana, no to wtedy możemy tutaj jakby objąć te zobowiązania wcześniejsze, żeby ta ciągłość była zachowana. Jednak tak jak powiedziałam, to są bardzo sporadyczne, wyjątkowe przypadki. I jeszcze jedno zagadnienie, gwarancja udzielona za zobowiązania strony trzeciej. Czyli pytanie jest Państwa czasami takie, czy jak ja zlecę gwarancję, to ja w tej gwarancji muszę występować. Nie, nie muszą Państwo. Możemy wskazać w treści gwarancji Państwa podmiot zależny, spółkę zależną, powiązaną z Państwem, która będzie występowała w tej gwarancji, natomiast Państwo są zleceniodawcą, który po prostu nie będzie widoczny w samej treści tej gwarancji. Klauzule gwarancyjne. Wybrałyśmy kilka zapisów w treści gwarancji, które budzą największe wątpliwości i chciałybyśmy teraz je z Państwem omówić. Pierwszy i chyba najważniejszy akapit w całej treści gwarancji to jest tak zwana klauzula identyfikacyjna, czyli wskazanie, w jaki sposób beneficjent ma złożyć żądanie wypłaty, aby ono uznane zostało przez bank za prawidłowe i zostało przez bank przyjęte. My najczęściej w naszej treści gwarancji wskazujemy, że żądanie zapłaty powinno być przesłane za pośrednictwem banku beneficjenta, który potwierdzi podpisy i reprezentację. To jest taka najbardziej popularna forma złożenia żądania wypłaty, natomiast nie jedyna. Można przyjąć również żądanie w wersji elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi elektronicznymi, pod warunkiem, że podpiszą się tam osoby z KRS-u, czyli uprawnione zgodnie z KRS. Można również przygotować żądanie wypłaty, gdzie będzie ono potwierdzone notarialnie i do niego będą załączone również pełnomocnictwa w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez notariusza lub radcę prawnego. To są takie najbardziej popularne formy złożenia żądania wypłaty. Natomiast często zdarza się tak, że beneficjenci właśnie mówią o tej klauzuli, że ona powoduje, że gwarancja jest gwarancją warunkową. Absolutnie nie. Bank zgodnie z prawem bankowym ma obowiązek dokonania wypłaty na rzecz beneficjenta. W związku z tym musimy sprawdzić, czy na pewno ten podmiot, który składa żądanie wypłaty, jest beneficjentem. I stąd właśnie ta konieczność weryfikacji podpisów i uprawnień po stronie beneficjenta. Natomiast nie ma to nic wspólnego z warunkowością gwarancji, dlatego że te zapisy nie wpływają na to, że beneficjent musi nam udowodnić, że żądanie zapłaty jest zasadne. Jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie ten zapis jest bardzo tak naprawdę korzystny dla każdej ze stron, mimo że często beneficjenci się go boją po prostu, ale tak naprawdę jest to dokładnie czarno na białym opisane, co beneficjent ma zrobić, żeby takie żądanie po prostu było przyjęte. Dla banku są to jasne instrukcje, jak takie żądanie ma wyglądać, a dla Państwa jest to też taka forma zabezpieczenia, ponieważ mają Państwo pewność, że nie wypłacimy środków podmiotowi, który nie jest do tego upoważniony. Następna klauzula, jaką chciałabym tutaj rozłożyć na części pierwsze, dotyczy przenaszalności praw z gwarancji. Co do zasady, w naszych gwarancjach jest napisane, że gwarancje nie mogą być przenoszone bez pisemnej zgody banku. Chodzi tu oczywiście o zmianę beneficjenta w trakcie cyklu życia gwarancji. Co do zasady najlepiej by było, żeby tej cesji praw z gwarancji nie było, dlatego że wtedy Państwo wiedzą, że od początku do końca będzie jeden beneficjent uprawniony do wypłaty z gwarancji. Natomiast życie jest takie, że gwarancje najmu najczęściej posiadają tą klauzulę przenoszalności praw z gwarancji. Wynika to z faktu, że bardzo często po prostu galerie handlowe zmieniają swoich właścicieli i żeby co parę miesięcy nie wystawiać nowych gwarancji, rzeczywiście do gwarancji najmu bardzo często wpisujemy klauzulę o przenoszalności praw z gwarancji, ale ona wygląda tak, jak Państwo widzą, ona jest dosyć rozbudowana po to też, żeby przeniesienie było tylko na takie podmioty, które rzeczywiście weszły w miejsce tego beneficjenta, a nie na podmioty zupełnie niezależne. Klauzula wskazująca ilość dni na wypłatę. Co
do zasady ustawa nie wskazuje ilości dni na wypłatę minimalnej, maksymalnej, wskazuje tylko, że wypłata powinna być dokonana niezwłocznie. My w naszych standardowych wzorach wpisujemy, że gwarancja może być, że do wypłaty dojdzie w ciągu 14 dni. Nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie zrealizować wcześniej takiego żądania absolutnie, bo jesteśmy w stanie bez problemu. Chodzi tutaj o to, żeby dać Państwu jako zleceniodawcy czas na dwie rzeczy. Albo mogą Państwo w tym czasie negocjować z beneficjentem. Być może beneficjent wycofa to żądanie przed terminem i nie będzie tutaj, prawda, całej procedury wypłaty z gwarancji. Lub też druga opcja, te 14 dni, to jest realny czas, w jaki mogą Państwo wystąpić do sądu o sądowy zakaz wypłaty. I wtedy, jeżeli my taki sądowy zakaz wypłaty otrzymamy, to zgodnie z prawem musimy się do niego ustosunkować, w sensie zastosować i nie dokonamy wypłaty do czasu rozstrzygnięcia sporu sądowego. Czyli te 14 dni daje Państwu szereg możliwości. Natomiast oczywiście beneficjenci oczekują jak najkrótszego czasu na wypłatę i ten minimalny czas, na który BNP się godzi, jest to 5 dni roboczych lub 7 dni kalendarzowych. Prawo, jakiemu podlega gwarancja i właściwość sądu. Generalnie, tak jak wspominałam wcześniej, my nasze gwarancje najczęściej podporządkowujemy pod prawo polskie, pod sąd właściwy dla siedziby banku. Natomiast jeżeli beneficjent oczekuje tej gwarancji pod prawo, które on zna, na przykład to prawo chińskie przykładowo, no to wówczas warto skorzystać z takiego rozwiązania, jakim jest regwarancja. Właśnie o tej regwarancji chciałabym teraz Państwu opowiedzieć. Schemat funkcjonowania takiej regwarancji jest bardzo zbliżony do gwarancji, tylko tutaj mamy dodatkowe jeszcze pewne zmiany. A więc tak, wszystko zaczyna się od tego samego, czyli od kontraktu zawartego między zleceniodawcą a beneficjentem. A w wyniku tego kontraktu zleceniodawca przychodzi do nas, do banku, z wnioskiem o wystawienie gwarancji, na przykład pod prawo chińskie. My wtedy proponujemy rozwiązanie najbardziej tutaj optymalne, czyli zastosowanie regwarancji, czyli my wystawiamy regwarancję i następnie bank lokalny, który działa na rynku lokalnym, wystawi tą gwarancję finalną i on wtedy już wystawi tą gwarancję pod prawo chińskie i wtedy i beneficjent jest zadowolony i państwo, ponieważ nasza regwarancja podlega pod ULTG, także tutaj wszystko jakby jest spięte tak, jak powinno wyglądać. Zwracam uwagę również na to, że nasz bank, jako bank bardzo międzynarodowy, jesteśmy dostępni na większości rynków zagranicznych, więc w związku z tym nie mamy tutaj tych regwarancji, wystawiamy bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jakby cykl tej życia gwarancji lokalnej, naszej regwarancji się kończy. Pamiętajmy, że nasza regwarancja jest 15 dni dłuższa niż ta gwarancja lokalna. Jeżeli natomiast beneficjent twierdzi, że chce złożyć żądanie wypłaty, on je składa do banku lokalnego, ten bank analizuje to żądanie, dokonuje wypłaty, a następnie informuje nas o tym, że wpłynęło roszczenie i my po prostu dokonujemy zapłaty do tego banku, a do państwa wracamy z regresem. Aby nasz bank mógł wystawić gwarancję, musi otrzymać od państwa zlecenie wystawienia gwarancji. Takie zlecenie może być w formie tradycyjnej, papierowe, podpisane zgodnie z reprezentacją i przesłane do banku, ale rozwiązaniem, które my bardzo państwu polecamy i zachęcamy do korzystania z niego, to jest składanie zleceń za pośrednictwem naszej platformy Go Online Business. Dlaczego tak bardzo polecamy Państwu korzystanie z naszego Go Online Business? Bo za pośrednictwem tego systemu możecie Państwo wygenerować standardowy wzór gwarancji bankowej i wysłać go bezpośrednio już do akceptacji beneficjenta. Możecie również zlecić pracownikowi banku przygotowanie takiego wzoru czy zweryfikowanie zlecenia. W naszym systemie widoczne są wszystkie cesje i roszczenia dotyczące danej gwarancji oraz jest dostęp do wszystkich pobranych oraz przyszłych prowizji. A co najważniejsze, za pośrednictwem Go Online Business możecie Państwo złożyć zlecenie wystawienia nowej gwarancji bankowej lub zlecenie wystawienia zmiany do już funkcjonującej gwarancji w naszym banku.
Zatem proces wystawienia gwarancji w BNP może odbyć się zupełnie bez udziału papieru. Za pośrednictwem naszej platformy Go Online Business możecie Państwo przygotować draft gwarancji, możecie Państwo zlecić przygotowanie takiego wzoru pracownikowi banku. Po otrzymaniu akceptacji od beneficjenta treści gwarancji złożyć możecie Państwo również za pośrednictwem tego systemu zlecenie wystawienia gwarancji bankowej. I taką gwarancję możecie Państwo wystawić w formie elektronicznej. Będzie to plik PDF z dwoma podpisami pełnomocników banku. Będą to kwalifikowane podpisy elektroniczne. My taką gwarancję wyślemy do Państwa drogą mailową albo bezpośrednio do beneficjenta. Zatem cały proces może odbyć się bez udziału papieru i jest to takie rozwiązanie, które my bardzo Państwu w naszym banku polecamy. Zmiany do gwarancji. Dla już funkcjonującej gwarancji w naszym banku możecie Państwo wystawić aneks, czyli zmianę, ale nie może być to zmiana niekorzystna dla beneficjenta, czyli nie może być to obniżenie kwoty gwarancji lub skrócenie terminu jej ważności. Jeśli jednak zdarzy się taka sytuacja, że w związku ze zmianami kontraktu będziecie Państwo chcieli skrócić termin gwarancji lub obniżyć jej kwotę, możemy to zrobić, ale pod warunkiem, że otrzymamy od beneficjenta pisemną zgodę na taką zmianę gwarancji. Zgoda ta musi być przesłana do naszego banku albo w taki sam sposób jak żądanie zapłaty, czyli za pośrednictwem banku beneficjenta z potwierdzeniem podpisów i reprezentacji, lub akceptujemy też pisma od beneficjenta podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby reprezentujące beneficjenta zgodnie z KRS. Gdy otrzymamy już taką zgodę od beneficjenta, wtedy możemy wystawić aneks, który skraca termin ważności gwarancji lub obniża jej kwotę. Weryfikacja treści gwarancji. Teraz chcielibyśmy, żeby Państwo znaleźli się w roli beneficjenta gwarancji i zerknęli na tą treść, jak ona powinna wyglądać, żeby była dla Państwa bezpieczna. Przede wszystkim patrzymy na podstawowe dane. Nazwę, adres Państwa, również dane zleceniodawcy, dane umowy. Czy to wszystko jest prawidłowe, zgodne z prawdą, zgodne z kontraktem. Patrzymy oczywiście również na walutę i kwotę gwarancji. Chodzi tutaj zarówno o zapis słowny, jak i liczbowy, które powinny być tożsame. Patrzymy również na termin ważności gwarancji. Tutaj, jeżeli Państwo są beneficjentem, to tym bardziej powinni dopilnować tego, aby ta gwarancja kończyła się w dniu roboczym. Dodatkowo patrzymy na dokumenty wymagane przy żądaniu, czyli czy gwarancja jest warunkowa, czy bezwarunkowa. Z punktu widzenia beneficjenta oczywiście najlepiej, żeby to była gwarancja bezwarunkowa. Patrzymy również na prawo i sądownictwo i tutaj też istotne jest to, żeby było to prawo, które Państwo znają, czyli Państwa prawo lokalne. Jeżeli gwarancja przewiduje redukcję kwoty gwarancji, no to sprawdzamy, czy jest to zgodne z zapisami w kontrakcie. I na końcu patrzymy również na przenaszalność praw z gwarancji, czyli na tak zwaną cesję. Jeżeli Państwo są pewni, że nie będzie się zmieniało, że nie będą Państwo tutaj zbywać praw z gwarancji, wtedy najlepiej, aby ta gwarancja była nieprzenaszalna. Chcielibyśmy jeszcze powiedzieć o zielonej polityce naszego banku. Nasz bank podjął decyzję o tym, aby zaprzestać finansowania wszelkich projektów wydobycia węgla czy budowy nowych elektrowni węglowych, modernizacji już tych istniejących. Nie wspieramy również branży tytoniowej. Staramy się tutaj wspierać tylko te podmioty powiązane pośrednio z tą polityką, z energetyką węglową, tylko jeżeli są one aktywnie, jeżeli one są w trakcie przechodzenia aktywnie na odnawialne źródła energii. Ale tutaj chciałybyśmy zwrócić uwagę, że tak naprawdę to do każdego case'u podchodzimy indywidualnie i zachęcamy do zadawania pytań, czy możemy daną gwarancję wystawić i zapewniam, że w ciągu 1-2 dni uzyskają Państwo taką informację zwrotną. I tutaj jako przykład możemy podać w ostatnich latach mieliśmy takie przypadki, kiedy na przykład firma chciała świadczyć usługi teleinformatyczne dla kopalni, albo też chcieliśmy
Firma chciała wybudować parking przed właśnie kopalnią. To takie case'y jak najbardziej były przez nas realizowane. Nie wpływają one szkodliwie na środowisko, a na pewno poprawiają komfort pracowników takiej kopalni. Także takie sytuacje jak najbardziej, takie gwarancje możemy wystawić. Dlatego zachęcamy do tego, aby wysyłać do nas zapytania o dany case i wtedy bardzo szybko będziemy w stanie zweryfikować, czy taką gwarancję Państwu udzielimy. Tak naprawdę cała treść, jaką dla Państwa przygotowaliśmy. Teraz zachęcamy do zadawania pytań. Widzimy, że już są pierwsze, dlatego może przejdziemy do zadawania. Pierwsze pytanie. Czy konieczność przedstawienia kopii faktur lub innych dokumentów wskazuje, że gwarancja nie jest już bezwarunkowa? My mamy taką opinię naszego prawnika, z którym współpracujemy w temacie wystawienia gwarancji, że jeśli faktycznie beneficjent wymaga, aby do beneficjent i nasz klient wymagają, aby do żądania dołączyć jakiś dodatkowy dokument, powinniśmy już z gwarancji usunąć to słowo bezwarunkowe. Są różne opinie na ten temat, ale faktycznie dodatkowy dokument sprawia, że już jest jakiś warunek, który wpływa na to, czy bank dokona wypłaty. My jako bank będziemy zobowiązani tą fakturę, czy ten dokument sprawdzić i na tej podstawie podjąć decyzję, czy możemy dokonać wypłaty z gwarancji. Więc tak, myślę, że przy konieczności dołączenia dodatkowych dokumentów gwarancja już nie powinna być bezwarunkowa. Kolejne pytanie. Ile trwa wystawienie gwarancji? Znaczy, generalnie oczywiście Państwo posiadają linię i ta linia jest, prawda, nie ma żadnych wygasłych zabezpieczeń tej linii, czyli to wszystko jest poprawnie, to gwarancję wystawiamy bardzo szybko. Jeżeli gwarancja jest na naszym standardowym wzorze, to wystawimy ją w ciągu jednego dnia roboczego. Czyli powiedzmy, jeżeli wpłynie zlecenie w poniedziałek, to we wtorek do końca dnia taka gwarancja będzie wystawiona. Jeżeli gwarancja jest na wzorze niestandardowym, czyli wymagała akceptacji Departamentu Prawnego albo negocjacji z beneficjentem, wówczas ten czas wystawienia się wydłuża o jeden dzień, czyli góra dwa dni robocze i taka gwarancja również będzie wystawiona. I tu od razu mówię, że jest to jeden z najszybszych czasów dostępnych na rynku. Czy bank wymaga specyfikacji do wystawienia gwarancji? Nasz bank nie wymaga od Państwa załączania jakichkolwiek dokumentów dotyczących gwarancji, ani specyfikacji, ani kontraktu, który mamy zabezpieczyć tą gwarancją. My wystawiając gwarancję działamy wyłącznie na Państwa zlecenie, czyli w gwarancji zamieścimy informacje, które są zawarte w zleceniu, które od Państwa otrzymaliśmy. Zatem do wystawienia gwarancji przetargowej wystarczy nam tylko Państwa zlecenie z dokładnymi danymi, co dana oczywiście bardzo ważne jest przy gwarancji przetargowej, abyście określili Państwo, czy ona ma podlegać pod ustawę Prawo zamówień publicznych, czy będą to wewnętrzne regulacje zamawiającego. Więc nam wystarczy tylko zlecenie od Państwa z wypełnionymi danymi, co ma znaleźć się w treści gwarancji. Czy bank weryfikuje u klienta zasadność wypłaty gwarancji dla beneficjenta? Tak jak wspomniałam wcześniej, gwarancja jest to zobowiązanie banku wobec beneficjenta. Państwo jakby nie są stroną w tej transakcji, ale oczywiście jak tylko wpłynie takie żądanie, to my niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy. Natomiast będziemy tutaj realizować zapisy z gwarancji i jeżeli uznamy, że to zlecenie, to żądanie jest prawidłowe, to po prostu dokonamy tej wypłaty. Natomiast, tak jak wspominałam, mają Państwo ten czas przewidziany w treści gwarancji na te negocjacje z beneficjentem, ustalenie z nim, czy jest skłonny wycofać to żądanie. Ewentualnie mogą Państwo wystąpić tutaj do sądu o sądowy zakaz wypłaty. Natomiast nie możemy się zapytać Państwa, czy możemy wypłacić, no bo tutaj to wynika po prostu z bezwarunkowości gwarancji. Co można zrobić, jeżeli jest błąd w gwarancji? Jeżeli jest błąd w gwarancji, no to musimy wystawić aneks do tej gwarancji, w którym po prostu ten błąd wyprostujemy, tak? Nie powinno być żadnych błędów w gwarancji. Zdarzają się na przykład pomyłki w numerze kontraktu czy w przedmiocie kontraktu. Jeżeli Państwo zauważycie, że jest jakaś pomyłka w gwarancji, to trzeba po prostu zgłosić to nam i musimy jak najszybciej wystawić aneks do takiej gwarancji, żeby po prostu wszystkie dane, które są w niej zawarte, były poprawne.
Jak można zwolnić gwarancję elektroniczną? Gwarancję elektroniczną, tak jak Państwo pewnie zauważyli, nie da się jej zwrócić, bo papierowe gwarancje najczęściej w ten sposób są wygaszane. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję elektroniczną, musi to być oświadczenie beneficjenta o tym, że zwalnia bank ze swoich zobowiązań. I jak takie oświadczenie od beneficjenta otrzymamy, to oczywiście niezwłocznie taka gwarancja zostanie zwolniona. Klient oczekuje gwarancji pod swoim lokalnym prawem. Czy bank może wystawić taką gwarancję? Jeżeli jest to prawo inne niż prawo polskie, to w naszym banku albo zaproponujemy Państwu wystawienie gwarancji pod URDG, czyli międzynarodowe regulacje, albo zaproponujemy wystawienie regwarancji, czyli zwrócimy się do naszego banku z grupy w kraju, z kraju beneficjenta, przedstawimy im treść gwarancji lokalnej i ustalimy z bankiem beneficjenta, czy zgodzi się taką gwarancję lokalną na swoim rynku wystawić. I ta gwarancja już będzie podlegała pod prawo lokalne, na przykład pod prawo włoskie, ale zlecenie będzie złożone w naszym banku. To BNP Paribas otrzyma od Państwa, BNP Paribas w Polsce otrzyma od Państwa zlecenie i my następnie skontaktujemy się z bankiem na przykład we Włoszech, który wystawi finalną gwarancję podlegającą na przykład pod prawo włoskie. Jaki jest orientacyjny koszt takiej gwarancji przetargowej? Generalnie odsyłam Państwa do naszej strony internetowej, tam znajduje się tabela opłat i prowizji, może tak będzie najprościej. Powiem tylko, że koszt jest powiązany z kwotą gwarancji, bo jest to procentowa wartość liczona od kwoty gwarancji i jest jeszcze jednorazowa opłata za wystawienie. Nie są to duże koszty, natomiast do weryfikacji zapraszam na stronę internetową. No i do umowy, bo w umowie też... Tak. Oczywiście, ale jeżeli Państwo jeszcze nie mają umowy, a chcieliby się zorientować na wstępie, no to najlepiej zerknąć do tabeli opłat i prowizji dostępnej na naszej stronie, gdzie są podane te maksymalne stawki. Natomiast oczywiście jak podpisujemy umowę, to również w umowie te stawki są podane i wszystko jest dokładnie rozpisane i nie ma żadnych ukrytych kosztów. Także. Czy trzeba mieć linię kredytową, by gwarancja mogła być wystawiona? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać gwarancję? Tak, w naszym banku, aby wystawić gwarancję bankową, trzeba mieć zawartą umowę linii gwarancyjnej, gwarancyjnej linii kredytowej i klient, któremu taka linia zostanie przyznana, może już w naszym banku zlecać wystawienie gwarancji zgodnie właśnie z warunkami tej umowy. Aby taką linię otrzymać, tutaj polecam Państwu po prostu kontakt ze swoim doradcą w naszym banku, który przeprowadzi cały proces przyznania danej firmie umowy linii pod linii gwarancyjnej, w ramach której możecie Państwo właśnie takie gwarancje wystawiać. Kto może podpisać roszczenie w gwarancji? No oczywiście roszczenie składa beneficjent i osoby do niego, osoby upoważnione do reprezentacji beneficjenta mogą takie roszczenie złożyć, podpisać, prawda? Czyli czy to osoby wynikające z KRS-u, czy też z jakichś specjalnych pełnomocnictw, to już tak jak ma ustawioną reprezentację beneficjent, ale muszą to być osoby, które są upoważnione po stronie beneficjenta do reprezentowania go na zewnątrz. Który uczestnik konsorcjum może złożyć roszczenie? Ja rozumiem, że beneficjentem naszej gwarancji jest konsorcjum. I teraz wszystko zależy od tego, jak została sformułowana treść naszej gwarancji. Bo możemy mieć różne sytuacje. Może być sytuacja, że wszyscy członkowie tego konsorcjum muszą na przykład złożyć nam takie żądanie i to będzie jasno wynikało z treści gwarancji. Może być również sytuacja, że tylko jeden z tych członków będzie upoważniony do reprezentowania całego konsorcjum i w jego imieniu złożenia żądania zapłaty. Tak więc to wszystko musi być jasno opisane w treści gwarancji bankowej, a nasz bank, jeśli otrzyma takie żądanie, to właśnie to żądanie będzie sprawdzał z treścią tej gwarancji i na tej podstawie będziemy wiedzieli, czy żądanie musi złożyć całe konsorcjum, czy wystarczy, jeżeli będzie to tylko jeden z uczestników tego konsorcjum.
jak technicznie wygląda obsługa gwarancji w przypadku, gdy chcielibyśmy, by kwota gwarancji była odnawialna, czyli bez redukcji. Czyli rozumiem, że jeżeli dojdzie do wypłaty z gwarancji i wtedy, żeby znowu te 2 miliony, powiedzmy, jak było 1,5 miliona po wypłacie, żeby znowu były te początkowe 2 miliony z tego mojego przykładu. Znaczy generalnie tak, my gwarancji takich... rzadko nam się zdarzają, prawda? Żebyśmy w ogóle wystawiały takie gwarancje odnawialne. Przypuszczam, że najlepiej byłoby chyba złożyć aneks. Znaczy tutaj będzie tylko aneks. Tak. Czyli po wypłacie... dokonaniu wypłaty musi być złożony aneks na podwyższenie takiej kwoty. Są gwarancje Evergreen, ale nie, w tej sytuacji tylko i wyłącznie aneks podwyższający kwotę gwarancji. Natomiast zwracam uwagę, że te gwarancje się bardzo rzadko zdarzają w takim przypadku i najczęściej kontrakty nie mają takich zapisów mówiących o tym, żeby właśnie gwarancja się odnawiała. Dlatego nawet jak beneficjenci sugerują, to proponuję tutaj dokładnie przejrzeć zapisy w kontrakcie, bo najczęściej to wcale z kontraktu nie wynika, co nie zmienia faktu, że oczywiście dla beneficjenta byłoby to korzystne. Ale jednak ja bym tutaj się dokładnie wczytała w kontrakt i sprawdziła, czy no, rzeczywiście takie gwarancje są wymagane. Czy jeżeli gwarancję bankową przedstawia nam klient zagraniczny, obowiązuje gwarancja w języku angielskim, czy powinniśmy wymagać gwarancji w języku polskim? To zależy, czy ta treść gwarancji w języku angielskim jest dla Państwa jasna i zrozumiała, bo my wystawiamy zarówno tak jakby na tym samym poziomie. Gwarancje w języku polskim i gwarancje w języku angielskim. I tak jakby z naszej perspektywy to nie ma znaczenia, w jakim języku jest ta gwarancja. Dla Państwa najważniejsze, żebyście byli pewni, że treść tej gwarancji jest dla Was jasna, zrozumiała. Możecie ewentualnie też wystawić gwarancję dwujęzyczną w języku polskim i angielskim. Tylko w takiej gwarancji konieczne jest dodanie zapisu, która z tych wersji językowych jest wiążąca. Zdarza nam się również w przypadku regwarancji na przykład wystawiać gwarancję, ta lokalna gwarancja wystawiona przykładowo na rynku chińskim będzie w języku chińskim, więc tak. My tego po prostu, akurat tego języka powiedzmy nie znamy, ale tutaj ufamy naszym kolegom, koleżankom z BNP na danym prawda, regionie, którzy doskonale znają te treści i potwierdzają, że one są jak najbardziej zgodne z ich standardami, natomiast my wystawiamy wtedy naszą regwarancję w języku angielskim, żeby była zrozumiała dla wszystkich. No, generalnie uznaje się, że tym językiem prawda, międzynarodowym, jeżeli chodzi o gwarancję, jest język angielski. My w banku jesteśmy też w stanie wystawić jak najbardziej gwarancję w języku francuskim, z racji tego, że BNP jest bankiem francuskim. Natomiast to do zasady rzeczywiście większość gwarancji, tych szczególnie na rynku polskim, jest wystawiane w języku polskim. Czasami gwarancje najmu rzeczywiście trafiają się w języku angielskim, mimo że beneficjent jest też z Polski. Czy beneficjent musi informować gwaranta o przenoszeniu uprawnień z gwarancji na inny podmiot? Generalnie tak, ponieważ no my musimy wiedzieć, kto jest aktualnie beneficjentem i który podmiot jest uprawniony do złożenia żądania wypłaty. Czyli dopóki nas państwo o tym nie poinformują, czy beneficjent nas nie poinformuje o tym, co się zmienił, no to my nie jesteśmy w stanie, prawda, tutaj honorować żądania wypłaty od podmiotu, który nie jest wskazany w treści gwarancji. Dlatego jak najbardziej w przypadku zmiany beneficjenta bank musi być o tym poinformowany. Czy gwarancja płatności może mieć kilka kwot redukcji? Czy prowizja do gwarancji jest naliczana od maksymalnej kwoty gwarancji, czy od kwoty dostępnej w danym okresie od beneficjenta? Tak, jeżeli w treści gwarancji wprowadzimy redukcje takie automatyczne, to jak najbardziej gwarancja może mieć wprowadzonych kilka tych redukcji i ona po prostu automatycznie w konkretnym dniu jej kwota będzie się obniżała. Prowizja będzie naliczana od aktualnej kwoty tej gwarancji, czyli nie od tej pierwotnej, maksymalnej kwoty, na którą gwarancja była wystawiona, tylko od aktualnie obowiązującej salda tej gwarancji, czyli od tej kwoty dostępnej w danym okresie dla beneficjenta. Tak, to jest dokładnie w ten moment, kiedy państwo wystawią gwarancję. Powiedzmy, że co 3 miesiące ta prowizja się nalicza, więc system dokładnie patrzy po 3 miesiącach co do dnia. O tego dnia przypada prowizja, porównuje kwotę, jaka w danym dniu obowiązuje i od tej kwoty odpowiednio nalicza procent prowizji. Także po prostu wpływa na dany dzień przypadający co miesiąc czy co 3 miesiące, tak jak państwo mają w umowie i w tym dniu, jaka kwota obowiązuje, to od tej kwoty naliczona jest prowizja na kolejny okres miesiąca czy tych 3 miesięcy. Jaka
I najlepsza klauzula identyfikacyjna. No, każda, która, znaczy najlepsza dla państwa, oczywiście byłaby taka, która by uniemożliwiła złożenie żądania, ale na poważnie oczywiście klauzula identyfikacyjna, która dokładnie pokazuje nam i w jaki sposób to żądanie ma być złożone i w jaki sposób ma nastąpić weryfikacja podpisów i uprawnień beneficjenta. No, my najbardziej tutaj sugerujemy potwierdzenie banku beneficjenta podpisów i reprezentacji. Jak najbardziej notariusz, tak jak wspominałam wcześniej, plus do notariusza, do potwierdzenia notarialnego również powinny być załączone dokumenty potwierdzające uprawnienia podmiotu w oryginale lub w kopii, potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub radcę prawnego. A tu od razu dodam, że adwokat nie może tutaj potwierdzić podpisów, ponieważ nie jest to, nie należy to do jego obowiązków, także tutaj nie uznajemy. Ewentualnie teraz te podpisy elektroniczne, kwalifikowane również są bardzo bezpieczną opcją. Jak najbardziej to plus KRS, z którego wynika reprezentacja, też może być przyjęty. No i to są takie najbardziej właśnie bezpieczne klauzule identyfikacyjne, które powodują, że rzeczywiście bank może wypłacić tylko podmiotowi, który jest do tego upoważniony. Czy do gwarancji elektronicznej są dołączane pełnomocnictwa banku? Nie dzieje się to z automatu. Państwo dostajecie od nas mailem tylko gwarancję elektroniczną. Jeśli beneficjent oczekuje, żeby takie pełnomocnictwa pracowników banku przedstawić, to my jak najbardziej przyślemy je Państwu drogą mailową. Nasze pełnomocnictwa również są w formie elektronicznej, więc jak najbardziej możemy je Państwu przesłać. Jeśli nie weryfikują Państwo umów z kontrahentem, to cała gwarancja opiera się na prawidłowym wypełnieniu zlecenia przez klienta. Znaczy, generalnie bardzo to tak jest dosadnie powiedziane, natomiast ja chciałam zwrócić Państwa uwagę, że z praktyki nie dzieje się tak, że Państwo złożą zlecenie i my wystawimy gwarancję i nie jest to w ogóle weryfikowane przez beneficjenta. Praktyka wygląda w ten sposób, że najczęściej beneficjent oczekuje draftu gwarancji. On by chciał zobaczyć, czy ta treść gwarancji jest prawidłowa, zgodna w jego mniemaniu z zapisami w umowie, więc tutaj dochodzi do tej wcześniejszej analizy przed wystawieniem. Natomiast tak, my nie wymagamy tych dokumentów, nie weryfikujemy ich. Natomiast oczywiście, jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, czy potrzebują Państwo wsparcia w temacie, prawda, tutaj tej gwarancji, to my właśnie mamy taki zespół, nazywa się Business Desk, gdzie po prostu koleżanki pomagają Państwu tutaj w prawidłowym zrozumieniu tego kontraktu w razie potrzeby i żeby ta gwarancja była taka, jaka wynika z dokumentów. Ja myślę, że jeżeli ktoś ma wątpliwości, to warto po prostu przygotować draft gwarancji z wszystkimi danymi i taki draft gwarancji przedstawić beneficjentowi do jego ostatecznej akceptacji. Czasami beneficjent też dobrze, żeby zobaczył treść gwarancji, sprawdził, czy wszystkie dane w niej zawarte są poprawne. Więc jeżeli macie Państwo wątpliwości i chcecie mieć taką stuprocentową pewność, że gwarancja będzie poprawnie wystawiona, polecam przygotowanie draftu gwarancji i wysłanie jeszcze do akceptacji beneficjenta. Z kim po stronie banku negocjuje się draft gwarancji, jeśli kontrahent chciałby dodać swoje zapisy? To na przykład z koleżanką. No właśnie. W naszym banku mamy zespół ekspertów do spraw gwarancji. Jest to zespół, w którym pracuję między innymi ja, więc być może z częścią z Państwa miałam przyjemność rozmawiać czy kontaktować się mailowo. Więc rozpoczynając w naszym banku proces wystawienia gwarancji, otrzymacie Państwo dokładne dane kontaktowe, adresy mailowe plus numery telefoniczne do osób, które są właśnie dedykowane do współpracy, do pomagania Państwu i do współpracy właśnie w tematyce wystawienia gwarancji bankowych. I jeśli pojawi się jakaś zmiana do treści gwarancji, którą beneficjent będzie chciał wprowadzić, to prosimy już o bezpośredni kontakt właśnie z jedną z osób z mojego zespołu. My poinformujemy Państwa, czy akceptujemy zmianę zaproponowaną przez beneficjenta lub zaproponujemy nasze zmiany takie, które będą bezpieczne zarówno dla Państwa, jak i dla naszego banku. I oczywiście wyjaśnimy zasadność tych zmian. Najczęściej rzeczywiście beneficjenci przyjmują te uwagi, uznają, że rzeczywiście one są zasadne. No i dochodzi tutaj do
prawda, weryfikacji, więc to jakby i ustalenia tej treści finalnej. Także te negocjacje czasami trwają chwilkę, natomiast no, my znamy, wiemy mniej więcej, co beneficjenci oczekują, rozumiemy ich punkt widzenia, natomiast my musimy to przedstawić swój. I najczęściej w krótkim czasie dochodzi do, prawda, do porozumienia i ta treść gwarancji jest jak najbardziej wynegocjowana. Czy system do wystawienia gwarancji wymaga wcześniejszego przeszkolenia? Znaczy, nasz system Go Online Business jest bardzo takim systemem intuicyjnym. Oczywiście dosyć łatwo się w nim tam odnaleźć i te formularze się wyświetlają, co nie zmienia faktu, że oczywiście pierwszy raz mogą Państwo liczyć na nasze, znaczy nie tylko pierwszy raz, ale oczywiście mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie. Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości, jeżeli chodzi o złożenie zlecenia. Natomiast on jest naprawdę intuicyjny, jeszcze teraz jest w trakcie zmian, będzie jeszcze bardziej przejrzysty w najbliższych miesiącach, także myślę, że nie będą mieli Państwo problemu z wypełnieniem wniosku o gwarancję. A zawsze, jeżeli jest potrzebna pomoc, to właśnie jest nasz zespół Business Desk i można się z nami skontaktować i my pomożemy Państwu przez takie zlecenie po prostu przejść. Dokładnie. Jeżeli chodzi o banki zagraniczne, czy bank ma dużą sieć, by móc wystawiać gwarancje do odległych krajów? Tak, zapewniam Państwa, że wystawiamy gwarancje do bardzo odległych krajów na całym świecie, więc jeśli istnieje taka potrzeba, że potrzebujecie wystawić gwarancję w odległym zakątku naszego świata, to po prostu prosimy o kontakt. My poszukamy kontaktów. Jeśli w danym kraju jest bank z grupy BNP Paribas, to super. Jeśli nie ma tam banku, będziemy szukali korespondentów. Możemy też to robić za pośrednictwem naszego BNP w Hiszpanii, więc wystawiamy dużo takich gwarancji i jak najbardziej zachęcamy do kontaktu w tym temacie. Ta grupa BNP jest jedną z największych grup na świecie, więc generalnie tych krajów rzeczywiście mamy bardzo, bardzo dużo. Zwracam uwagę, że jest parę krajów, które są powiedzmy wykluczone z racji współpracy, natomiast pozostałych praktycznie zawsze kogoś znajdziemy, czy to będzie grupa BNP, czy grupa z nami współpracująca, natomiast nie ma tutaj jakichś ograniczeń z naszej strony i na pewno znajdziemy właściwy bank, gdzie będą Państwo mogli mieć tą gwarancję w danym kraju. Czy bank wystawia tak zwane bezterminowe zobowiązania gwaranta dla Urzędu Celno-Skarbowego na zabezpieczenie zobowiązań celno-skarbowych dotyczących importu według wzoru dołączonego do rozporządzenia? Jak najbardziej tak. Oczywiście te gwarancje są przez nas wystawiane. To jedna z tych, o których mówiłam przy okazji omawiania gwarancji ustawowych. Jak najbardziej honorujemy wzory załączone do ustaw, ponieważ no, takie jest prawo i musimy ich przestrzegać. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Tylko jedyna uwaga jest taka, że te gwarancje muszą zawierać po prostu. Znaczy Państwa linia musi zawierać zapis o tym, że możemy wystawiać gwarancje celne, bezterminowe. Czy aneks do gwarancji musi zaakceptować beneficjent? Tak i nie. Jeśli będzie to aneks przedłużający termin ważności gwarancji lub podwyższający kwotę tej gwarancji, to nie potrzebujecie Państwo akceptacji beneficjenta, wystarczy Wasze zlecenie i nasz bank wystawi taki aneks. Jeśli jednak będzie to aneks, który zmienia nasze zobowiązanie, ale na niekorzyść beneficjenta, czyli obniżenie kwoty gwarancji, skrócenie terminu. Czasami też na przykład aneks, który ma wprowadzić pewne zmiany do danych kontraktu, to my wówczas poinformujemy Państwa, że taki aneks możemy wystawić tylko po otrzymaniu pisemnej zgody beneficjenta i taka zgoda, jak już wspomniałam wcześniej, musi być przesłana do naszego banku albo tak jak żądanie, albo z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi beneficjenta. Czy bank ma standardowe wzory gwarancji? Ma, oczywiście. Najbardziej je lubimy, ponieważ wystawiamy je po prostu najszybciej. I te wzory są dostępne również w systemie Go Online Business. Także mogą Państwo je sobie sami wygenerować, sami je mogą ściągnąć. Mało tego, jeżeli Państwo zaczną wypełniać wniosek i klikną tam taki przycisk wygeneruj draft. No to wówczas ta treść gwarancji się pojawi taka, jaką byśmy wystawili Państwu finalnie, czyli będzie uzupełnione dane beneficjenta, klienta, kwota i umowa, rodzaj umowy. I taki draft mogą sobie Państwo wygenerować właśnie z systemu sami w ciągu kilku minut i on jest w PDF-ie i mogą Państwo wysłać beneficjentowi. Natomiast jak najbardziej możemy również wysłać w wersji edytowalnej, jeśli Państwo nas poproszą, tutaj zespół
Business Desk, to oczywiście takie wzory Państwo otrzymają, ale jak najbardziej wzory tradycyjnie swoje mamy. Natomiast korzystamy również ze wzorów beneficjenta, jeśli takie są wymagane umową. Czy możliwe są, czy bank wystawia gwarancje loteryjne? Tak, nasz bank wystawia gwarancje loteryjne. Ważne tylko, żebyście Państwo taki rodzaj gwarancji mieli wskazany w swojej umowie, więc na etapie składania wniosku o przyznanie linii gwarancyjnej proszę poinformować doradcę, że planujecie wystawiać gwarancje loteryjne, żeby taki rodzaj gwarancji dopisać do umowy. Są to gwarancje terminowe. Wzór takiej gwarancji jest również określony przez ustawę i nasz bank jak najbardziej tego typu gwarancje wystawia. Czy możliwe są gwarancje bezterminowe? Oczywiście, że tak. To są te gwarancje ustawowe z pominięciem gwarancji loteryjnej, która jest gwarancją terminową. Pozostałe w większości są gwarancjami bezterminowymi, jeżeli chodzi o gwarancje oczywiście ustawowe. Jak najbardziej nasz bank takie wystawia, tylko musi być zapis w linii, że mają Państwo możliwość wystawienia gwarancji o charakterze bezterminowym. Czy można otrzymać, pobrać standardowy wzór gwarancji, który można załączyć do umów z kontrahentem, żeby wcześniej wiedział... To jest coś niedokończone, to może odpowiem tylko na pierwszą część pytania. Tak jak już Liliana wspomniała, jak najbardziej na naszej platformie Go Online Business możecie Państwo wygenerować samodzielnie już standardowy draft gwarancji, ale możecie też po prostu pobrać wzór obowiązującej w naszym banku standardowej gwarancji. Więc tak, one są dostępne z poziomu Go Online Business. W jakim języku bank może wystawić gwarancję? Oczywiście w języku polskim, w języku angielskim, dwujęzyczną polsko-angielską. Wtedy wskazujemy, która wersja jest wersją wiążącą. I możemy wystawić również gwarancję w języku francuskim, chociaż chyba ostatnio się to nie zdarzało. Ale mamy chyba... Mamy chyba obowiązujące. Chyba coś mamy w języku francuskim, dokładnie. Ale faktycznie tego jest niewiele. To są najbardziej języki takie najbardziej popularne, które my wystawiamy. Natomiast jeżeli oczekiwany jest inny język, język prawda, z rynku lokalnego beneficjenta, no to wtedy w ramach regwarancji ta gwarancja lokalna będzie wystawiana w wybranym języku. Ile osób powinno podpisać zlecenie dotyczące wystawienia gwarancji? Jeśli jest to zlecenie papierowe, no to zlecenie musi być podpisane przez osoby reprezentujące. Ale jak już wspomniałam, preferujemy i bardzo polecamy Państwu korzystanie z naszego Go Online Business i wtedy nie trzeba za każdym razem prosić zarząd o podpisywanie takiego zlecenia, bo jest ono podpisywane przez osoby, które Państwa administrator w systemie wskaże w schemacie akceptacji. I z doświadczenia wiem, że nie zawsze są to właśnie osoby z zarządu, są to osoby, które zostały do tego przez zarząd upoważnione. I w takim schemacie ustalacie też Państwo, czy na przykład każde zlecenie wystawienia gwarancji musi być zaakceptowane na przykład przez tych dwóch upoważnionych, przez te dwie upoważnione osoby, czy na przykład wystarczy tylko jedna z nich. Więc polecamy korzystanie z Go Online Business i tam ustawienie schematu akceptacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami. I warto też dodać, że warto upoważnić kilka osób, prawda, że gdyby jedna będzie niedostępna z jakiegoś powodu, a trzeba było szybko podpisać zlecenie, no to warto, żeby było jeszcze zawsze jakiś backup. No ale też plusem tej wersji tego podpisu przez system jest to, że można to zrobić wszędzie, prawda, nawet na wakacjach, także czego oczywiście Państwu nie życzymy. Ale mamy takie historie. Tak, mamy dokładnie. Historie. Mamy takie gdzieś z lotniska, międzylądowanie było tak, jakieś tak podpisywanie. Więc jest taka możliwość, dlatego tym bardziej te podpisy przez system tych zleceń są jak najbardziej korzystne dla Państwa i wygodne. Jest to wygodne, tak. Jak szybko są wystawiane gwarancje na wzorze banku? Na naszym wzorze banku wystawimy w ciągu jednego dnia roboczego. Znaczy, jeżeli będzie zlecenie w poniedziałek, to dostaną je Państwo we wtorek do końca dnia. Ale staramy się jak najszybciej. To chyba tyle, jeżeli chodzi o pytania. Także bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Jeśli mieliby Państwo jeszcze jakieś pytania, to prosimy o kontakt. Tutaj są nasze dane kontaktowe. I jeszcze chciałam tylko powiedzieć na koniec, że tak jak powiedziałyśmy na początku, to dzisiejsze szkolenie jest nagrywane, tak dostaną Państwo link do tego szkolenia oraz dzisiejszą prezentację. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i życzymy miłego dnia. Dziękujemy, do widzenia.